Noców opowieści z lasu, czyta autor Jacek Karczewski. Sóweczka. Wilczek w ptaszkowej skórze. Gdzie szukać? W starych, rozległych borach lub lasach ze sporym udziałem świerka w różnym wieku, bo to ulubione drzewo suweczki. Mile widziane będą prześwity, polany, podmokłości i strumienie. W ciągu dnia, najlepiej w godzinach rannych i popołudniowych. W Polsce suweczka spotykana jest głównie w górach i na przedgórzu, w południowej i południowo-zachodniej części kraju. Poza tym na północnym wschodzie oraz lokalnie na pomorzu. Łącznie 1000-1500 par. Czego wyglądać? tego skrzata o bardzo żółtych oczach i spojrzeniu ziejącego ogniem smoka. Mało płochliwa, często patrzy na nas z góry, dosłownie, ale też chyba w przenośni prowokując pytanie, czy w skrzat nie ma przypadkiem zeza? Upierzenie z wierzchu czekoladowo-brązowe, delikatnie oprószone bielą, od spodu białe, czekoladowo-kreskowane. Czego nasłuchiwać? Terytorialna pieśń suweczki przypomina pogwizdywania gila, które w jej wykonaniu są krótsze i mocniejsze, przez co pozbawione charakterystycznej dla gila melancholii. Śpiewająca suweczka często obraca głowę, co sprawia wrażenie, jakby jej głos dochodził z różnych stron jednocześnie. Suweczki w ogóle są bardzo wokalne, a najłatwiej wpada w ucho charakterystyczny chichot, którym przeważnie odzywają się zdenerwowane czymś samczyki. Suweczka zamieszkiwała kiedyś z całą kontynentalną Europę, ale dzisiaj poza wyjątkami takimi jak Puszcza Białowieska. Przetrwała głównie w łańcuchach Alp i Karpatów oraz punktowo na Bałkanach. Częstsza jest jeszcze w pasie tajgi od Skandynawii po Sachalin. Ciut, większa od wróbla, jest najmniejszym skrzydlatym drapieżnikiem Europy i drugą najmniejszą sową na świecie. W niektórych językach nazywana jest pigmejką, co przyjęło się też w żargonie polskich ptasiarzy. Swoje niewielkie rozmiary z nawiązką nadrabia determinacją i zuchwałością. Wiedzą o tym wszystkie małe ptaki, a nawet dużo od niej większe. Obserwując suweczkę, trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z ptakiem dotkniętym ADHD. Niekończące się przysiady, nagłe zmiany pozycji, obracanie głowy i najczęściej zadarty ogon, który zatrzymuje się tylko wtedy, gdy sowa zasypia. Jej lot jest szybki. Głośny i falisty jak u wróblaków. Z wróblakami łączy ją jeszcze wielki apetyt na nie. Szlara, ledwie zaznaczona, bo to najbardziej dzienna z naszych słów. W polowaniu prowadzą ją nie uszy, ale oczy. Te jednak sprawdzają się tylko w świetle dnia. W nocy suweczka widzi gorzej od nas. Zamiast sowich uszu, ma na czubku głowy bardzo ruchliwe pióra. Rozłoszczona, Układa je w taki sposób, że głowa staje się płaska jak spodek, aż wreszcie po bokach zaczynają unosić się maleńkie różki. Zadziorny nastrój i intencje sowy skrzata dodatkowo podkreślają jej mocne białe brwi. Moglibyśmy pomyśleć, że rozmiary suweczki będą ją chronić przed atakami innych sów, że im się nie opłaca, ale nie wszyscy tak sądzą. Na pewno nie puchacze i nie puszczyki. Suweczka ukrywa się przed nimi w świetle dnia, ale to nie zawsze wystarcza. Najstarsza, o której wiemy, przeżyła 6 lat. Suweczka zjada dziennie mniej więcej połowę tego, co sama waży. Mówi się o niej, że jest specjalistką o drobnych ptaków, ale na przykład suweczki z Białowierzy zdecydowanie wolą ryjówki, które wypełniają 51,6% ich diety. Dalej są drobne gryzonie 26,5%. I dopiero na trzecim miejscu ptaki 21,9%. Suweczki mieszkające na obrzeżach Moskwy zjadają przede wszystkim gryzonie i ryjówki które stanowią odpowiednio 74,7 i 20,2% ich zapotrzebowania, a ptaki jedynie 5,1%. Również w Finlandii drobne ssaki to znacznie ponad połowa diety tamtejszych suweczek. Niemal same norniki z niewielką domieszką myszy i ryjówek. Wydaje się, że tylko pigmejki z górskich lasów Europy Centralnej zasmakowały w ptasiej drobnicy, która pokrywa 61,6% ich zdobyczy. Są to głównie zięby, świstunki i muchołówki. Ale nawet tam w mysich latach drobne gryzonie zajmują co najmniej 80% tego, co zjadają lokalne sułeczki. Wszystko też wskazuje na to, że gryzonie są koniecznym składnikiem diety piskląd, a ich brak koreluje z podwyższoną śmiertelnością. Drapieżne skrzaty łowią też nietoperze, jaszczurki, żaby, owady, drżdżownice cokolwiek im się nawinie. Typowe generalistki, z tą różnicą, że w większości swoich ofiar nie są w stanie połknąć w całości i muszą je ćwiartować. Stąd często widoczne na ich dziobach ślady krwi. Sóweczka poluje z zasiadki i przez zaskoczenie, trochę jak krogulec. Jeśli atak się nie uda, nie ściga ofiary. Za nornikami nurkuje w śnieg, tak jak robią to jej wielokrotnie większe kuzynki. Gdy czatuje na wysokości mniejszej niż 5 metrów, można założyć, że ma apetyt na gryzonie. Zasiatka powyżej tego poziomu oznacza zwykle polowanie na ptaki. Rezolutna suweczka zawsze jest czujna i gotowa, żeby skorzystać z nadarzającej się okazji. Zagląda nawet do ptasich dziupli z pisklętami, żeby zabrać jedno lub dwa. Wszystkie nadwyżki magazynuje w specjalnych schowkach. Zimą jest to dziupla, w której może być nawet kilkadziesiąt sztuk jedzenia, latem i jakiś iglasty gąszcz. Jaja składa zwykle w liczbie 3 do 5, chociaż zdarzają się gniazda z dziesięcioma. To nasza jedyna sowa, która rozpoczyna wysiadywanie po zniesieniu ostatniego porządnica. Chociaż słabo widzi w ciemnościach dziupli, pióra czuciowe wokół dzioba pomagają jej namierzyć i usuwać wszelkie nieczystości, które odkładają się na dnie gniazda i podnoszą jego poziom. Kuna do dziupli z maleńkim otworem się nie wciśnie. Ale zanim odejdzie, na pewno wsunie tam łapę, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie uda jej się zahaczyć któregoś spiskąd. Idę o zakład, że nie jeden przyczepiony do pnia drzewa puszczyk też próbował tej sztuczki. Mama suweczka dba więc o to, aby jej dzieci siedziały jak najgłębiej i jak najdalej od wlotu. Zaprawiantowanie rodziny póki co jest na głowie ojca. To, co złowi, przekazuje samicy, zawsze w pewnej odległości od gniazda. Odkąd pojawiły się młode, ona bardzo się zmieniła. Jeszcze niedawno zainteresowana pieszczotami i seksem, teraz jest niecierpliwa, a nawet napastliwa. Niektórzy badacze mówią, że ma to stymulować jej partnera do większej aktywności łowieckiej na potrzeby powiększonej rodziny. Hmm. Mnie by nie stymulowało. Mimo, że wylęk piskląt jest synchroniczny, w chudych latach w gniazdach suweczek również dochodzi do kanibalizmu. Gdy młode mają dwa tygodnie, zaledwie pięć dni po tym, jak otworzyły oczy, ważą już ponad połowę tego, co będą ważyły jako dorosłe. 47 do 79 gramów. Te górne wartości to samiczki, które są wyraźnie większe od swoich partnerów. Po 25 dniach od wyklucia młode są już opierzone, ale dziuplę opuszczą za pięć kolejnych na skrzydłach. Rodzice opiekują się nimi jeszcze przez miesiąc, jednak wkrótce potem przegonią je ze swojego terytorium. Nasze suweczki zajmują terytoria o powierzchni od kilkuset metrów do blisko dwóch kilometrów kwadratowych i zwykle pozostają tam przez cały rok i całe życie. Ptaki z północnych krawędzi areału migrują czasami na niewielkie dystanse w poszukiwaniu lepszych łowisk. Rewir suweczek podzielony jest na trzy strefy: łowiecką, Wypoczynkową i lęgową, w której muszą znajdować się co najmniej dwie dziuple nadające się na gniazdo. W obronie terytorium, a w szczególności gniazda, odważne pigmejki nie zawahają się zaatakować dużo większych od siebie, w tym innych słów i ludzi. W jednym i w drugim przypadku celują w głowę. Widok suweczki lub tylko jej głos wyzwala bardzo silną reakcję u innych drobnych ptaków. Okazuje się, że nie jest to zachowanie wrodzone, ale wyuczone. Badania pokazują, że stale powtarzający się mobbing może być całkiem skuteczny i przesądzić o tym, czy suweczki zostaną w okolicy czy nie. Dobry sposób na pozbycie się ich z lasu wymyśliły Kowaliki. Zdarza się, że zalepiają gliną wejście do jednej lub drugiej dziupli lęgowej, które w tym momencie są dla suw stracone. I jedyne, co im zostaje, to szukać szczęścia gdzie indziej.